FIFA szoty to generalnie najlepsze szoty robią. W całych internetach. Tak. Rajd do Uniteda. On mnie chyba nie lubi. Nie robię rajda do Uniteda. On mnie chyba już nie lubi. On mnie chyba już nie lubi, nie wiem. Lisek tak, Lisek to dzik. Lisek to dzik, stary. Mimo wszystko, co się działo z Pelka Damianem, to i tak Lisek mnie lubi. I tak mi kurwa pomógł w FIFA. Pomógł mi dobrać zawodnika za Casemiro i tak dalej. Robiłem mu rajda. Odpowiedział. Wiecie, o co chodzi. Lisek to dzik. On ze względu na to, z kim ma się dramę, czy co i tak. Znaczy dramę. No, dramy nie mam z Pelka D, ale. Ale brawo! Ale generalnie wiecie, o co chodzi. Mimo wszystko Lisek nie patrzy na to, czy ktoś się z kimś lubi, czy się nie lubi. Kurwa, jeżeli Lisek mnie lubi, to dlaczego ma przestać mnie lubić ze względu na przykład na akcję z tym. Z Pelka D, no kurwa. Wiecie, o co chodzi. Lisek dzik, on nic nawet. Lisek nawet kurwa słowem jednym nie wspomniał o akcji z PLK Damianem. Nawet kurwa jednym słowem. I kurwa to szanuję w chuj. No a United, no to. No lubiłem Uniteda i w sumie. Nie wiem, czy go nadal. Nie wiem, czy Uniteda nadal lubię. No ale chyba on mnie nie lubi. Bo to nie jest kwestia tego, czy ja go lubię, czy nie. No bo. Wiadomo, ja lubię takich ludzi, tak? Ale jeżeli United mnie nie lubi za akcję z PLK D, to spoko, uszanuję i no i trudno się mówi, no. Ale jeżeli wiecie, jeżeli nie wiem, no kurwa, to jest taka chujowa akcja, kurwa. Nie należy, kurwa. Jest! Trzecia bramka wyrównuje, kurwa, w 90. Dogrywka, skurwysynie jebany, abym twojej matce cipę maczał w pomidorówce. No i generalnie Lisek dzik. Lisek nawet słowem nie wspomniał, ani na fejsie, ani nigdzie. Nawet słowem nie wspomniał o PLK D, więc spoko. No ale United tam gadał coś tam, że odjebałem, że coś tam, no. Ja tam Uniteda mimo wszystko i tak będę oglądać, i tak go lubię. A jeżeli on mnie kurwa nie lubi za tą akcję, no to trudno się mówi, no. Trzeba. Boxdeal kurwa gada o mnie teraz. Słuchamy wszyscy. Boxdeal o mnie gada. Ja muszę posłuchać, co on gada.